Gruby! Gruby! Wajdus nie odbierał telefonu. Nie mógł odebrać, nie odbierał. Nie mógł. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra.
Dwie nogi! Panie trenerze, gratuluję, udana inauguracja w wykonaniu Łużyc, zwycięstwo 3-0 w Wojciechowicach z Woskarem. Proszę powiedzieć kilka słów komentarza na temat tego spotkania. No, przed meczem bałem się tego meczu, bo aczkolwiek wiem, że Woskar się będzie bronił przed spadkiem, u siebie jest zawsze groźnym drużyną, wzmocnił się tam dwoma zawodnikami karkonoszy. No i u siebie ja, okres przygotowawczy, nie miałem takiego, jak sobie wymarzyłem w Łaskowie, bo mam taką drużynę grającą, pracującą, uczącą się i ciężko ich zebrać tylko na sparingi. Także pół drużyny przygotowano jest, pół drużyny nie za bardzo. Tak się bałem pierwszego meczu, bo brak zgrania i tak dalej. No i ogólnie wynik mnie... No, znaczy rozmiarów nie spodziewałem się, w ciemno bym strzelił przez zero, aczkolwiek mógłbym wygrać wyżej. No, myślę, że wynik zasłużony jest, bo byliśmy na pewno drużyną lepszą. W sumie w żadnej sytuacji takiej 100% nie stworzył Woskar, takie czystej, tylko była wyrzutka, jak to się mówi, na pole karne i walka. Także jestem zadowolony z postawy drużyny, pograli mądrze, no Mazur, aczkolwiek w sensie, nie chcę nikogo wyróżniać, aczkolwiek trzy asysty zaliczył, dostał, rozpracował no, przeciwnika, dograł chłopakom i wychodzili na pozycję sami, bramka formalna. Zagrał nieźle, to prawda. Nieźle wydaje się też zagrał Łukasz Kusiak, powrócił do Łużyc po kilku latach. Wydaje się, że pana zespół Łukasz będzie miał bardzo duży pożytek z tego zawodnika. No Łukasz jest wzmocnieniem, nie ukrywam, bo żeśmy Łukasza chcieliśmy już pół roku temu, no, wybrał sobie taką drużynę, jaką chciał tam w klasie, aczkolwiek to jest za młody człowiek, żeby w takiej lidze jeszcze grać, bo to jest na pewno zawodnik w dużych umiejętnościach. I nawet na ligę okręgową to troszeczkę mógłby grać wyżej. No są grał w Nowogrodzku Satelitę. To duże będzie wzmocnienie, dobry piłkarz, nie robi przeszkód, skromny człowiek jest, pomagamy mu, także będziemy mieć, myślę, uważam, że będziemy mieć dużo jeszcze. Mówi pan, że liga okręgowa to nawet za niskie dla niego, jak przy treningu. Proszę powiedzieć, czy w tym sezonie jeszcze powalczycie o czwartą ligę, tak aby oni mogli grać klasę wyżej. My chcemy, walczymy, jest taki trend, że walczymy, gramy do końca. To są 9 punktów. To jest 9 punktów, to jest dużo. I jeszcze przy 3-punktowej to jest 3 mecze. Ale jeszcze można walczyć. To jest i mało, i dużo. No różnie można to liczyć. Ale uważam, że jest jeszcze szansa, żeby powalczyć w Grzelcu. Bo naprawdę my żeśmy mieli fatalną jesień w końcówkach. Przecież my 3 mecze przegraliśmy zremisowaliśmy w 93 minucie. No to co się świadczy o tym, że z Grzelcem, z Bogatynią, jeszcze nie z Bogatynią kłamie, jakąś drużyną w Lotnim Jeżowie. Jeszcze z Dziwiszowem chyba. No i to już byłoby 6 punktów, to my byśmy prowadzili nie Nysa. No ale to jest sport, to jest piłka i uważam, że gramy do końca. No jak, jeżeli będzie coś nam nie wychodziło, no nie wyjdzie już Nysa, no to będę więcej, mówię, jest dużo, 14 chłopców mam w składzie z Lubania. Czy 4 jest tylko obcych. I to tam z Czerwonej Wody, z Gryfowa jest 3. W sumie, ale oni tam jak Złocik dzisiaj zagrał tylko ten 30 minut. Staram się kłaść też nacisk, żeby grali chłopcy z Lubania, ogrywać, nie z jakiś zaciąg, żeby z zewnątrz tylko starać się. Wiadomo, że potrzebne wzmocnienie, żeby gdzieś tam na czwartą ligę, żeby powalczyć. Bo to nie jest cała drużyna, która by walczyła awans do czwartej ligi, by tam sobie za dużo pograła. No, tak jest prawda, no, trzeba trochę wzmocnić. A na dzień dzisiejszy uważam, że zagrali niezły mecz, aczkolwiek nie wszedli się pewnych błędów, bo można było to jeszcze, jak to się mówi, skuteczniej zagrać, jeszcze dobić. Jak to się da. No, ale jestem bardzo do tego mądry. W ciemno bym przejął taki wynik. Bo tu się zawsze nam ciężko grało. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Marcin, no cóż, nie najlepsza inauguracja w Wojciechowicach. Porażka 0-3 z Łużycami.
No, nie ukrywajmy zasłużenie, goście wygrali. Wywieźli dzisiaj 3 punkty z waszego stadionu. Nie, no nie ma co ukrywać. Dzisiaj z zespołem tutaj, który grał w piłkę, to był tylko Łużyce Lubań. My troszeczkę staraliśmy się przeszkadzać i też nie bardzo nam to wychodziło. Nie mieliśmy żadnych atutów, żeby w każdym elemencie byli lepsi. Szczególnie atutów brakowało w ofensywie. No, prawdę mówiąc, to w drugiej połowie już nie stwarzaliście żadnego zagrożenia bramce Lubania. No tak, no, kontuzja ma Arek Gawlik. Wczoraj wieczorem jeszcze się dowiedziałem, że kontuzja ma Robert Mińczyk i praktycznie zostaliśmy z Kowalem, no i Klim, który, no, jak to powiedzieć, przeważnie grał w pomocy w ostatnim czasie. Nie, no ale prawda jest taka, że dopóki on był na boisku, to jeszcze w miarę coś się działo, jak zszedł, to już zgasło światło. Coś tam próbuje szarpać, jest to kawał chłopa i gdzieś tam zawsze może się przepchnąć, gdzieś tam jest ambitny niezwykle i za to też go bardzo cenię, ale mówię, no, piłkarsko nie było wsparcia, zwłaszcza z pomocy. I nawet jakby ci napastnicy stwarzali jakieś tam zagrożenie, no to nie było wsparcia, nie było dokładnej piłki, nie było wyjścia na pozycję. No tak graliśmy strasznie asekuracyjnie, jacyś tacy przestraszeni. No naprawdę, wypadliśmy bardzo blado. No ale przed wami 9 meczów z rzędu na własnym boisku. Póki co graliście z Łużycami, które, no, są, nie ukrywajmy, bardzo mocnym zespołem, jednym z kandydatów do awansu. Jest szansa, aby nagromadzić trochę punktów i odbić się od dna. No na pewno to jest jakiś temat, że gramy te 9 meczów na własnym stadionie. Myślę, że no, w kolejnych meczach jakaś poprawa nastąpi, bo my też musieliśmy poczuć. Praktycznie pierwszy raz byliśmy tutaj dzisiaj na tym boisku. Przyszło nam zagrać mecz o stawkę i też tak w tych sparingach było różnie. Graliśmy z tymi słabszymi drużynami, to wygrywaliśmy. Przyszło zagrać z kimś mocniejszym, no to bywało już różnie. I tutaj naprawdę Łużyce bardzo mi się podobały jako zespół i nie ukrywam, że ta porażka 0-3 to i tak był najniższy wymiar kary chyba, jaki nas dzisiaj spotkał. Parę słów jeszcze na temat Łukasza Kowalskiego. Tutaj wielu kibiców Oskara sobie bardzo wiele po nim obiecuje. Dzisiaj ciężko cokolwiek powiedzieć na jego temat, był praktycznie odcięty od podań i trochę się miotał, próbował biegać, ale no nie miał wsparcia w linii pomocy. No na pewno, dzisiaj pomoc wypadła blado. Może jedynym zawodnikiem, który w pomocy coś tam próbował, to był Damian Gurgul, jeśli gdzieś tam szarpnął. No, Kowal na pewno będzie duży wzmocnieniem, co pokazały sparingi, strzelał praktycznie bramki w każdym sparingu. Ale też możemy patrzeć na to, co zrobi Kowal, tylko reszta zespołu również musi się wziąć za grę i w jaki sposób go tam wesprzeć, bo na pewno w każdym meczu gdzieś tam będzie miał jakiegoś plastra, podejrzewam, czy będzie bardziej na niego zwracać uwagę. Ale jeżeli nie będzie podań przede wszystkim, to sam Kowal też tutaj nic nie zbuduje. No to dziękuję i życzę powodzenia w kolejnych meczach. No dzięki.